Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu. Witam zaproszonych gości. Witam pana ministra Pawła Lewandowskiego i witam przedstawiciela przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Witolda Kołodziejskiego. Witam również serdecznie wszystkie panie i panów posłów. Stwierdzam kworum. W porządku dziennym posiedzenia mamy rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, druk nr 211. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że komisja przyjmuje zaproponowany porządek dzienny. Sprzeciwu nie słyszę. Senat zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. Upoważnionym do prezentowania stanowiska Senatu jest pani senator Barbara Zdrojewska. Jak rozumiem, nie ma pani senator. Więc w związku z tym przystępujemy do rozstrzygnięcia wniosku o odrzucenie. Czy... Skoro nie ma pani senator, to myślę, że przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie zgodnie ze stanowiskiem Senatu? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Za 14, przeciw 10, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Rozumiem, że komisja rekomenduje odrzucenie wniosku przyjęcie wniosku przez Sejm. Pozostał nam jeszcze wybór posła sprawozdawcy. Kto jest chętny? Tak. W takim razie zgłaszam. No. Dobrze, to kto się są chętni? Proszę. Proszę bardzo, biuro legislacyjne, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wojciech Bańczyk, biuro legislacyjne. W kwestii, znaczy chciałem zadać pytanie w kwestii regulaminowej, ponieważ jaka była treść tego wniosku o głosowanie, ponieważ komisja opiniując poprawki Senatu tudzież uchwałę Senatu, zwykle zadawane jest pytanie, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem poprawki Senatu albo kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały Senatu. A czy przyjmuje albo odrzuca Sejm? Komisja opiniuje. Tak. Tak, tak. Znaczy komisja głosowała w sprawie, czy powinniśmy powtórzyć głosowanie, tak? Więc dlatego ja, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie zadane przez pana przewodniczącego, bo z tego, co pamiętam, pan pytał, kto jest za odrzuceniem? Nie, kto jest za przyjęciem wniosku Senatu, pan przewodniczący zapytał. Znaczy, był wniosek Senatu o odrzucenie projektu ustawy przyjętej wcześniej przez Sejm. I teraz my powinniśmy głosować. Proszę bardzo, biuro legislacyjne. Jak? No, zaraz. Znaczy, głosowanie powinno na komisji brzmieć, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem czy, uchwały Senatu. Panie mecenas, po pierwsze, panie mecenasie, jeśli proszę można. Bardzo, pani przewodnicząca Szczecińska. Jeżeli pan ma tego typu uwagi, to należało je zgłosić w momencie, gdy pan przewodniczący sformułował pytanie. Dwa. Pytanie pana przewodniczącego w sensie merytorycznym było tożsame z tym, o czym pan mecenas mówi. Więc ja proponuję nie robić teraz zamieszania, bo nie wiem po co. Proszę bardzo, jeszcze raz biuro legislacyjne. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tutaj powstało zamieszanie, bo pan przewodniczący dość szybko tutaj przeprowadził procedowanie tego wniosku. W ocenie biura zadanie tak postawionego pytania było dopuszczalne. Nie widzimy tutaj potrzeby ponownego przeprowadzania głosowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. W takim razie proszę bardzo o zgłaszanie propozycji posła wnioskodawcy. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Ja zgłaszam siebie jako posła sprawozdawcę. Dziękuję bardzo. Czy są inne zgłoszenia?
Ja zgłaszam panią przewodniczącą Joannę Lichocką. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Jeśli nie ma, to rozumiem, że obie panie przewodniczące wyrażają zgodę na kandydowanie. To w takim razie rozumiem, że głosujemy opcjonalnie, tak? Kto jest za tym, aby sprawozdawcą komisji była pani poseł, pani przewodnicząca Joanna Scheuring-Wielgus? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dziękuję bardzo. Kto jest za tym, aby sprawozdawcą komisji była pani poseł, pani przewodnicząca Joanna Lichocka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. A czy ktoś się wstrzymał może jeszcze? O, może tak. Bo przeciw to nie. Jeśli nie, to proszę o podanie wyniku. 14 za, 12 przeciw, nie ma wstrzymujących. A czy 14 za, a 12 też za, tylko za, proszę podać dokładnie. 14 za panią poseł Scheuring-Wielgus. I 12 za panią poseł Joanną Lichocką. Czyli sprawozdawcą komisji została pani przewodnicząca Joanna Scheuring-Wielgus. Dziękuję za udział w posiedzeniu, zamykam posiedzenie.